Witam serdecznie, Maciej Szcześniewski, kolejny odcinek Zagiętych na Hutniku. Jesteśmy w budynku klubowym przy ulicy Ptaszyckiego. W niedzielne popołudnie jesteśmy po meczu z Garbarnią Kraków. Kolejny odcinek na temat bieżących spraw organizacyjno-sportowych w Hutniku specjalnie dla Was. W związku z dynamicznym rozwojem kanału Hutnika, jak sami widzicie, tych materiałów pojawia się coraz więcej, są one coraz bardziej profesjonalne, także jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, polećcie znajomym, pomóżcie nam rozwijać te materiały dla Was, dla kibiców. Także dzięki za wszystko, dzięki za fajne, pozytywne opinie. A moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są pan radny miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa, pan Dominik Homa. Dzień dobry, witam. Prezes Artur Trębacz. Dzień dobry. Trener Szymon Szydełko. Witam, dzień dobry. I obrońca Hutnika Piotr Stawarczyk. Witam serdecznie. Na początek chciałbym poprosić pana prezesa Trębacza o podsumowanie ostatniego tego okresu, powiedzmy miesięcznego, tak załóżmy, pod kątem organizacyjno-sportowym. Wyniki, myślę, naprawdę pozytywnie nastrajające. Panie prezesie, jak to wygląda z pana perspektywy? No nie da się ukryć, że wyniki tutaj współgrają z naszymi nastrojami, także no te zwycięstwa, które odnosimy seryjnie w ostatnim czasie, pozwalają nam tutaj wszystkim chodzić z podniesionymi czołami. Atmosfera jest dobra, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, no to w sumie idzie to wszystko w takim kierunku, jakbyśmy chcieli. Dźwigamy się w tabeli, no coraz dalej mamy do tych miejsc spadkowych, także to nas bardzo wszystkich cieszy. Cieszą nas wygrane derby, no bo to zawsze taki mecz z dodatkowym podtekstem. Ta rywalizacja, oto miano trzeciej siły w Krakowie, zawsze dodatkowe emocje wyzwala, więc no cieszymy się, że wygraliśmy. Mamy też lepszy stosunek z Garbarnią w dwóch meczu, także to też jest istotne. No i tutaj drużyna też nam pomaga. Pomaga nam tym, że no w sytuacji, kiedy mamy dobre nastroje wokół klubu i dobre wyniki, nam też łatwiej się różne tematy okołoklubowe i organizacyjne załatwia. Wczoraj na meczu z Garbarnią było wielu naprawdę ważnych gości. No i klimat rozmów oczywiście też był bardzo dobry, bo wynik był dobry, więc wszyscy tutaj byli w hura optymistycznych nastrojach. Zmierzamy do celu, o którym już tutaj parę razy rozmawialiśmy, czyli do przekształcenia klubu w spółkę akcyjną. Wczoraj podczas meczu kolejne rozmowy na ten temat się odbyły. Powolutku będziemy pewnie się zbliżali do końca tego procesu, więc no mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o tą organizację klubu i taki no, jakiś milowy krok, jeżeli chodzi o jego rozwój, mam nadzieję, że zbliżamy się do takiego momentu, że będziemy mogli już pewne tematy konkretnie komunikować, ale oczywiście rozmowy jeszcze trwają, więc tutaj na tą chwilę tyle mogę zdradzić. Czyli jest w porządku ogólnie. Jest bardzo dobrze, oby tak było cały czas, także wszyscy będą zadowoleni. Dziękuję, panie prezesie. Panie trenerze Szymonie, zapytam jako głównego architekta tych dobrych ostatnich wyników pana. Chciał pan serii punktowej. Ta seria stała się faktem, trzy kolejne zwycięstwa. Jak pan widział te ostatnie mecze, ogólnie rzecz ujmując, i też taki, znowu byliśmy świadkami takiego troszeczkę rollercoastera, bo wcześniej też te wyniki zdecydowanie dobre, potem nastąpił taki mini kryzys, spotkanie ze Zniczem i z Olimpią, które powiedzmy no, były poniżej oczekiwań. I znowu potem ta seria pozytywna trzech zwycięstw. Jak pan to widział i jaka jest pana optyka na to? No, uważam, że w tej lidze nie ma łatwych spotkań i nie ma słabych przeciwników i tutaj z kim się nie gra, to, no, to te mecze są naprawdę bardzo trudne. Wiadomo, że dla oka, dla kibiców to ładniejsze są mecze, jeżeli my gramy z drużynami, które są wyżej w tabeli, ponieważ te drużyny muszą atakować, zostawiają nam trochę więcej miejsca i my możemy tak samo tutaj móc konstruować akcje i móc grać ładniej dla oka. Jeżeli gramy z drużynami, które walczą o życie i walczą o każdy punkt, to te mecze nie są ładne i te mecze z jednej i z drugiej strony na pewno
na pewno jakoś nie są w stanie bardzo mocno wciągnąć kibica, no ale po prostu każdy punkt w lidze jest bardzo ważny. Tutaj każdy punkt przybliża nas do celu i po prostu tak do tego podchodzimy. Co do serii, bardzo mnie cieszy, że mamy tą po raz pierwszy taką serię, w której wygraliśmy 3 mecze pod rząd i mam nadzieję, że ta seria będzie trwała nadal i robimy wszystko, żeby do środowego meczu podejść już właśnie w ten sam sposób, że nie myśleć już o tym, co się stało, tylko robić wszystko, aby podtrzymać tą serię. No i tak jak kiedyś powiedziałem, że jeżeli się ma serię w tej lidze, to zmienia się całkowicie optyka, jeżeli chodzi o tabelę, no i jesteśmy tego na chwilę obecną świadkami i jeżeli tu się wygrywa 3-4 mecze z rzędu w tej lidze, to na pewno później ma się trochę oddechu, no i na to liczymy, że taki będzie nasz też nastrój po środowym meczu. To jak te Pana kalkulacje są w trakcie? Kalkulator jest włączony i tutaj tu 3 punkty, tu 4. Jest tak, czy w ogóle się nad tym Pan nie zastanawia i tylko tu i teraz, tylko najbliższy mecz? Akurat dlatego się uśmiecham, bo dwa dni temu rozpisywałem 2 najbliższe kolejki i rozpisywałem sobie, która drużyna ile punktów zdobędzie w tych 2 kolejkach i akurat na chwilę obecną jest tak, jak rozpisałem, więc mam nadzieję, że po środowym meczu jeszcze się mi to potwierdzi. Także dobrze się to wczoraj poukładało wszystko dla nas i no nie ukrywam, że liczę. Z meczu na mecz liczę, patrzę, kto z kim gra, kto jest w jakiej dyspozycji i kto jakie punkty może zgromadzić, bo to, że wygrywamy seryjnie, to jeszcze też nas nie może uśpić, uspokoić, tylko my musimy cały czas tutaj trzymać rękę na pulsie i kontrolować sytuację, a nie popaść w jakiś samozachwyt, tylko do momentu, w którym będziemy już czegoś pewni, to cały czas trzymać tutaj mocno ciśnienie. To jeszcze ostatnia kwestia. Nawiążę do tego, co Pan mówił wcześniej odnośnie tych meczów, powiedzmy, z teoretycznie lepszymi i słabszymi zespołami. Bo ja tutaj cały czas sobie wracam gdzieś tam myślami do tego zeszłego roku. Wiem, że Pan tego niespecjalnie to lubi, ale no w Stalowej Woli było bardzo podobnie. Czyli te mecze z teoretycznie słabszymi rywalami z dołu tabeli bardzo często były gdzieś tam problematyczne. A mecze chociażby z GKS-em Katowice, Stalą Rzeszów, to wydawało się czasami, że to jest dla Stalówki naprawdę dużo łatwiejszy mecz. Czy też zastanawia się Pan w swoim kontekście właśnie pracy trenerskiej nad tym, czemu tak jest i dlaczego tak to wygląda? Czy może po prostu właśnie stawia Pan tutaj bardziej tezę odnośnie tego, że te zespoły właśnie bardziej dają Wam grać w piłkę? Szczerze mówiąc, nie zastanawiam się, bo wiem, dlaczego tak jest. Wynika to z tego, że nam, jak się przygotowujemy do meczu, też mi jest jako trenerowi dużo łatwiej ustawić zespół pod dobrą drużynę, ponieważ jest ona bardzo powtarzalna i jeżeli drużyna jest dobra i ma jakieś wytrenowane elementy gry i my ją dobrze przeanalizujemy, to potrafimy na to zareagować, wiemy, kogo musimy w drużynie przeciwnej odciąć od grania, wiemy, jak musimy się ustawić do nich, wiemy, jak musimy reagować w każdej tutaj fazie meczu, w każdym po prostu tutaj elemencie i dlatego się nam gra też lepiej, bo my możemy sobie ten futbol poukładać i tutaj go w pełni kontrolować, a jeżeli gramy z drużynami, które no, nie chcę tu nikogo jakoś tutaj obrażać, ale jeżeli gramy z drużynami, którym o igrze świadczy przypadek i kopanie piłki do przodu, no to naprawdę z takimi drużynami gra się bardzo trudno. No, takimi drużynami to, tak jak mówię, no, rządzi tu przypadek, rządzi tu chwila, jakiś stały fragment, no i te mecze są takie trochę chaotyczne, no i nie da się ukryć, że to na pewno z tego wynika, no bo innej przyczyny nie ma. No tak pytam, też gdzieś tam słysząc głosy kibiców czasami, że jak to jest, to dziękuję oczywiście za wypowiedź, tutaj tak od siebie dodam, że czasami kibice tak po prostu, jak to jest, że na przykład taki dobry mecz gra się z takim dobrym przeciwnikiem, nie mogli tak grać na przykład z Olimpią, prawda? Dlatego stąd to moje pytanie, że kibice czasami tak bardzo serduchem patrzą i no piłka nie jest czasami do końca takim wymiernym sportem i wszystko trzeba brać pod uwagę, prawda? No na tak. Pewno, no ja mówię, no wracając do tej Olimpii i może już zamknijmy ten temat, tak. To powiem tylko tyle, no, że w trakcie meczu i po meczu zaraz kibice też się chyba nie zastanawiali nad tym,
Jak ważny to był mecz w kontekście pojedynku 1 do 1, w kontekście pojedynku bezpośredniego. No i tutaj to na pewno też była jakaś tam, to było jakieś pokłosie naszego grania i naszego ustawiania się na ten mecz, że po prostu my nie mogliśmy tego meczu w żadnym wypadku przegrać i chcieliśmy mieć bezpośredni wynik lepszy od Elbląga, a gdyby się udało wygrać, to by było jeszcze pięknie. No tak, o tych meczach bezpośrednich i stosunkach między poszczególnymi zespołami często wspominamy, to może być naprawdę ważne na koniec. Dziękuję, trenerze. Piotrze, jak ty wczorajszy mecz widziałeś z Garbarnią, widziałeś go z trybun, jak to wygląda w przypadku tak doświadczonego zawodnika jak ty? Stres jest większy przed meczem czy z trybun i jak w ogóle ten wczorajszy mecz ocenisz? Ocenię go bardzo pozytywnie, głównie ze względu na wynik i na poprawienie naszej sytuacji w tabeli. Wiadomo, styl może też nie do końca wszystkich zadowalał, ale Garbarnia jest bardzo niewygodnym rywalem. Potrafią się ustawić dobrze z tyłu i na pewno ciężko jest ich gdzieś tam ugryźć. Więc tym bardziej cieszy to, że my to potrafiliśmy zrobić, wykorzystać ich minimalne naprawdę błędy. I to jest główny pozytyw z tego właśnie wynik z tego spotkania i poprawienie naszej sytuacji w tabeli. Obawiasz się teraz o miejsce w składzie, bo wyleciałeś za kartki. Dobrze spisywał się Jaklik. Teraz, że tak powiem, musisz się sprężyć, żeby wrócić zapewne do składu. No zapewne tak, no ale to cały czas się muszę sprężać, czy grałem, czy nie grałem, no to w piłce nożnej nie można sobie pozwolić na momenty słabości. Trzeba cały czas trenować na maksa, czy gram w pierwszym składzie, czy nie gram w pierwszym składzie, czy są dobre wyniki, czy są gorsze, tak? Cały czas praca zawsze się obroni i tak jest w tym przypadku. No, wygraliśmy mecz, no to będzie decyzja do trenera, czy wrócę do składu, czy nie, a na pewno zaakceptuję taką decyzję, jaka będzie, tak? Jeszcze chciałem wrócić do tego meczu ze Zniczem. Dla ciebie no, nie ma się co czarować, nieudanego. Dwa rzuty karne. No też nie były to jakieś takie, można powiedzieć, bardzo twarde te karne, bo nie kopnąłeś kogoś w głowę albo nie wyciąłeś w polu karnym. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Skąd taki, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, a te błędy i te faule były takie no, jak u młodego gracza, prawda? Który nie ma takiego doświadczenia. Jak ty wspominasz ten mecz i jak się do tego odniesiesz? No pierwszy faul, zgodzę się z tym, że pierwszy faul był faktycznie może głupi i niepotrzebny, ale w drugiej sytuacji no, to bym tego tak nie określił, bo po prostu piłka poszła stykowana. Jakbym za każdym razem odpuszczał komuś krycie w polu karnym, no to chyba nie tędy droga, tak? Wiadomo, zdarzają się sytuacje, że widać, że też wystarczy w tym momencie krzyknąć, przewrócić się w polu karnym i tych sytuacji, gdzie sędziowie dyktują karne, jest całe multum, więc wrócę jeszcze do tych właśnie dwóch sytuacji, no to pierwszy faktycznie bezsensowny faul, źle oceniłem sytuację, a w drugiej sytuacji, gdzie był karny, no to uważam, że normalna sytuacja boiskowa. Wcale tego karnego nie musiało być. Mhm, jasne. Jeszcze tylko chciałem zapytać, czy ciebie jako zawodnika tak doświadczonego, takie mecze i krytyka kibiców, która gdzieś tam była po tym spotkaniu, jeszcze bardziej mobilizuje? Bo ja miałem wrażenie w tych kolejnych spotkaniach twoich, jak grałeś, przyglądałem ci się tak bardzo wnikliwie i czy miałem wrażenie, że to wpłynęło na ciebie tak bardzo mobilizująco i dokładałeś naprawdę, zawsze dajesz 100%, ale w tych meczach to wydaje mi się, że dawałeś 150%. Było tak troszeczkę, że chciałeś też pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy? Nikomu nic nie chciałem pokazać. W tej sytuacji z doświadczenia
powiem tak, no, nieraz byłem krytykowany i no, trzeba sobie z tym poradzić, tak? Najważniejsze, wiadomo, po tym meczu sam miałem do siebie ogromne pretensje, źle się z tym czułem i przede wszystkim samemu sobie chciałem pewne rzeczy udowodnić. Zresztą po tym meczu też rozmawialiśmy z trenerem, to też była dla mnie ważna rozmowa i myślę, że powiem odnośnie krytyki kibiców, nie interesowałem się tym, nie docierały do mnie takie sygnały. Po prostu w takim momencie myślę, że lepiej się od takich rzeczy odciąć. No każdy inaczej sobie też radzi z krytyką, z presją, także tutaj też być może dla Ciebie to jest lepsze rozwiązanie. Dzięki, Piotrek. Panie wiceprzewodniczący Dominiku, może tak troszeczkę odbiegniemy na chwilkę od tej bieżącej sytuacji, do tego jeszcze po części za chwilę wrócimy. Ja chciałem zapytać po pierwsze, czy Pan bywa na meczach, śledzi Pan bieżącą sytuację, jak Pan ją ocenia, jeśli chodzi o Hutnika? Te dobre wyniki też, czy ostatnio Pan śledził? To po pierwsze, a po drugie, jak ogólnie ocenia Pan współpracę z klubem na linii właśnie miasto klub w ostatnim czasie, jakie są perspektywy i tak dalej, jakby Pan coś mógł powiedzieć. Tak, witam Państwa, oczywiście śledzę cały czas, bywam na meczach praktycznie na każdym, staram się być. No sytuacja powoli się klaruje, na szczęście, że tak powiem, te punkty rosną, widmo tego dołu tabeli się oddala. Bardzo się cieszę, tu w ogóle chciałem pogratulować drużynie zwycięstwa we wczorajszych derbach. Ciężki mecz, ale fajnie się to oglądało, fajnie się skończyło, także jak najbardziej cieszę się, widzę tutaj dużą pracę, którą wykonuje zarząd, sztab szkoleniowy, zawodnicy. No i cieszy, to bardzo cieszy, że Hutnik, że tak powiem, łapie tą stabilizację. No bo umówmy się, Huta zasługuje na stabilny klub, który będzie przynosił tutaj, że tak powiem, radość dla mieszkańców, tak? Jeśli chodzi o współpracę, no niestety zarządzanie klubem sportowym wymaga poskładania paru elementów. Jednym z tych elementów jest na pewno też Rada Miasta, jako że obiekty są na terenach miejskich. No i tutaj zachodzi konieczność, czy to wykonania prac remontowych, czy choćby nawet ostatnio to, co udało się po awansie Hutnika do drugiej ligi osiągnąć, przekonać pana prezydenta do zmodernizowania stadionu, co by te wszystkie spełnić uwarunkowania licencyjne. Także tutaj, że tak powiem, na pewno jest potrzebne wsparcie radnych i powiem szczerze, że w Radzie Miasta coraz więcej mam takie wrażenie, że jest osób, które sprzyjają i patrzą takim fajnym, ładnym okiem na Hutnika. No też takim, że tak powiem, ważnym kwestią też, która dotyczy jakby relacji na linii klub-miasto, no są te środki. Kibice Hutnika z pewnością troszeczkę z zazdrością, szczególnie tutaj po tym wejściu na szczebel centralny, powrocie na szczebel centralny, z taką zazdrością i troszeczkę poczuciem niesprawiedliwości, mam wrażenie, zerkają na inne kluby z innych miast, gdzie jednak ta konkurencja, jeśli chodzi o pozostałe kluby, wiadomo, no tutaj w Krakowie dwa kluby w ekstraklasie duże, tak? No z zazdrością patrzą, nie wiem, na Kalisz, czy też na Katowice, gdzie te dotacje miejskie powodują naprawdę bardzo duży zastrzyk gotówki, przez co tak naprawdę kontrakty zawodników mogą być naprawdę na bajońskie kwoty. No i że tak powiem, jak to wygląda tutaj w kwestii właśnie tej współpracy na linii Kraków-Hutnik, czy te środki będą zwiększane, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o właśnie strukturę wydatków ze strony miasta w kontekście Hutnika, co Pan może o tym powiedzieć? Znaczy tutaj, tak, no jeśli porównujemy inne miasta, w różnych miastach różnie to wygląda, natomiast w Kraków zasadniczo nie dotuje profesjonalnego sportu.
jeśli są to jakieś granty, dodatki, to jest to skierowane do młodzieży, do grup młodzieżowych. No więc tutaj tu raczej nie będzie czegoś takiego, że miasto w pełni będzie sponsorować któryś z klubów, natomiast na młodzież zawsze tutaj miasto patrzy. Tak? No bo też musi też pan jakby tutaj przyznać, że ta pula jest w pewien sposób dostarczana dla wielu klubów, tak? Także tutaj też dokładnie. Kibice muszą wziąć to pod uwagę, że zdecydowanie no, ilość środków jest ograniczona, a klubów jest sporo, tak? No to jasna sprawa. No, jeśli mamy jakieś miasto większe, mniejsze, które ma na załóżmy 1-2 kluby, no to nie może się równać z Krakowem, gdzie tych klubów jest no, ponad setkę na pewno, tak? Czyli generalnie tutaj no, nie jest to tak łatwo jak w mieście, które posiada jeden klub. Tam, że tak powiem, te pieniądze mogą być wydatkowane inaczej. No tu w przypadku Krakowa no, nie da się tego zrobić po prostu. A jesteście zadowoleni z tego, jak Hutnik tutaj zarządza tymi terenami i tymi obiektami? Bo no też w ostatnich latach bardzo dużo tutaj było tych rotacji, jeśli chodzi o operowanie stadionem, halą i tak dalej. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Tutaj też wydaje mi się, że jest to taki ważne w kontekście tej współpracy, prawda? Tak, jest to bardzo ważne. To co powiedziałem, takim chyba jednym z większych sukcesów, które udało się przeprowadzić klubowi przy naszej pomocy radnych, no to jest kwestia hali, tak. Ten temat od kilku czy kilkunastu lat był nierozwiązywalny. Hala Hutnika była zarządzana przez kogoś innego i w tamtym roku po kilku spotkaniach udało się ten problem praktycznie w 2-3 miesiące zamknąć, więc uważam, że dla dobra Hutnika, dla dobra zawodników, no to jest to ważne, że takie coś się wydarzyło. Ja tu mówię, mam wielki szacunek do pracy, którą wykonuje zarząd Hutnika. Bardzo dobrze sobie radzi, że tak powiem, no na te warunki, jakie mamy obecnie. Tu uważam, że no trzeba pomagać. W takich kwestiach trzeba pomagać i ja tu jako radny miasta mogę powiedzieć, że super praca i pozostaje tylko przyklasnąć. No to super, bardzo fajnie. Panie prezesie, jak pan ocenia tą współpracę? Też jak pan się odniesie z drugiej strony do tego, co mówił pan radny? I drugie pytanie. Ostatnio gdzieś wyczytałem, że zbliża się termin zgłaszania projektów na budżet obywatelski i jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy też będzie jakiś projekt? No to jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to oczywiście współpracę oceniamy dobrze, czy nawet bardzo dobrze. Ja tylko przypomnę, poza tym, co tutaj pan Dominik powiedział, no to co udało się w ostatnim czasie tutaj Hutnikowi zorganizować, to jest no przede wszystkim boisko sztuczne, które udało się po trudnych negocjacjach gdzieś tam w zarządzanie przejąć, bo był kontrkandydat też do tego, który też sobie rościł prawa do zarządzania tym boiskiem. Natomiast no to była podwalina, która pozwoliła nam stworzyć szkółkę i tak naprawdę od tego się zaczęło, że to boisko sztuczne jakby zaprolongowało kolejne tutaj ruchy i zmiany i rozwój klubu. Następnie udało się tutaj po negocjacjach, to też pan Dominik wspomniał, ze Stowarzyszeniem Siemacha i bezpośrednio z księdzem Augustyńskim, gdzie kilka rozmów odbyłem w asyście wiceprzewodniczącego Rafała Komorewicza, udało się doprowadzić do przejęcia od Stowarzyszenia Siemacha hali i jednego z boisk treningowych, no a wcześniej udało się przejąć zarządzanie operacyjne nad stadionem, bo tego też nie mieliśmy. Także tutaj przy współpracy miasta nasza baza się powiększa. No jeżeli chodzi o inwestycje bezpośrednie, no to przede wszystkim remont pawilonu, który jest zapleczem do boisk i bazą dla naszej młodzieży. 3 miliony złotych kosztował ten remont i na to też środki się udało tutaj znaleźć z budżetu miasta. No i oczywiście 2 miliony, które tutaj na szybko zostały wygospodarowane poza budżetem w zeszłym roku na dostosowanie stadionów do wymagań licencyjnych. Także no tutaj ta współpraca się układa dobrze. Natomiast oczywiście my chcielibyśmy więcej. Tego się nie da ukryć. No wiadomo, że tutaj celem, który chcemy przy współpracy z miastem gdzieś zrealizować, jakieś mam nadzieję przyszłości, którą możemy przewidzieć, to jest oczywiście stadion. Tutaj
remont remontem, fajnie, bo udało się licencję uzyskać, natomiast no, my cały czas gdzieś tam próbujemy lobować za tym, żeby tutaj jakąś większą inwestycję przeprowadzić i postawić, czy tak zmodernizować ten stadion, tak naprawdę postawić nowy, żeby był godny takiej dzielnicy dużej, jaką jest Nowa Huta. No i to jest jeszcze ten temat, który gdzieś tutaj będziemy na pewno w mieście szukali poparcia, dlatego tak jak tutaj pan radny powiedział, jest wielu już radnych w mieście, którzy są nam przychylni. Widać było wczoraj wielu z nich na meczu z Garbarnią, także no, pracujemy nad tym tematem. Jest przychylność pana prezydenta też w tym kierunku, więc mam nadzieję, że uda się doprowadzić do szczęśliwego finału tutaj tą sprawę. Dziękuję bardzo. Jeszcze wrócimy do kwestii stadionu, ale to o tym za chwileczkę. Panie trenerze, wczorajszy mecz był też takim spotkaniem, w którym kluczowe były rzuty karne. Miękkie, powiedzmy sobie szczerze, zarówno ten dla Hutnika, jak i ten dla Garbarni. Pan też mówił o tym w jednym z wywiadów przedmeczowych. W ogóle też tak chciałem zaznaczyć, że sporo tych tematów takich bieżących nam ucieka tutaj z programu Zagięci na Hutniku ze względu na zwiększoną cały czas ilość materiałów przed i pomeczowych. To też na pewno warto na to zwrócić uwagę i że tutaj profesjonalizacja naprawdę idzie do przodu i też różne młode osoby też wspomagają projekt, także bardzo fajnie. Mówił pan, więc to tak tyle ode mnie, natomiast mówił pan o tym w tych wywiadach przed i pomeczowych, że pana to irytuje, że te miękkie karne są gwizdane. Jakby mógł pan rozwinąć ten temat? No irytuje mnie, bo odnoszę ostatnimi czasy wrażenie, że sędziowie z piłki nożnej chcą zrobić siatkówkę i tutaj każdy jakiś wystarczy mieć lepszego cwaniaka w drużynie, kogoś, kto potrafi w danym momencie wykorzystać ustawienie przeciwnika i już się każdy kładzie, już się zaczyna krzyczeć, już zaczyna wymuszać, a sędziowie nie wiem dlaczego gdzieś bardzo często dają się na to nabrać. Ja uważam, że karny to ma być karny, a takie te miękkie karny to wypaczają wyniki meczów i uważam, że nie powinny być gwizdane. Mówiąc tutaj, bo był temat wcześniej Stawara, to uważam, że ze Zniczem pierwszy rzut karny to jest rzut karny. I sędzia bez dwóch zdań musi go podyktować i był rzut karny dla Znicza. Ale drugi rzut karny, tu umówmy się, dla mnie drugi rzut karny był wypaczeniem wyniku meczu, bo takich rzutów karnych się nie gwizdze. Zresztą Stawar miał identyczną sytuację na skrze i sędzia puścił granie i było chyba, nie wiem, róg był rzut rożny, tak? Hmm. No w każdym bądź razie... Nie, chyba dla nas piłka. No. Dla nas piłka, no. W każdym razie identyczna sytuacja i nie ma rzutu karnego. Ja uważam, że karny to ma być karny, a nie jakieś takie... A później jeszcze oddawanie, bo się pomylił, nie pomylił, no... Nie, karny to ma być karny. No, i no ja miałem wczoraj takie bardzo mocne wrażenie, że ten karny dla Garbarni był niejako pokłosiem tego wcześniejszego, że już miałem takie wrażenie przed tym rzutem z autu, po którym był rzut karny, że zawodnicy Garbarni na lekko ugiętych nogach stali i tylko czekali na jakikolwiek kontakt, żeby tego karnego w cudzysłowie sędzia oddał. No to też troszeczkę słabo. A uczula pan swoich zawodników w szatni, żeby nie faulować, już ze względu na tę no, bardzo dużą ilość tych rzutów karnych przeciwko Hutnikowi? W zasadzie prawie, że z każdym meczu. Wiadomo, że uczulamy. No, nikt z nas nie wychodzi na boisko po to, że mówię o zawodnikach, żeby zrobić rzut karny. No ale tak jak mówię, no, nieraz to tak nawet był przypadek Hafeza, czy przypadek Bernala w meczu ze Skrą, że to tak naprawdę to nie jest błąd zawodnika. To jest... że tak powiem, spryt przeciwnika, wykorzystać nogi Hafeza czy Bernala w tym przypadku w polu karnym, bo uważam, że ci zawodnicy nie zachowali się źle. On po prostu poczuł, że może się położyć na tych nogach, a że sędziowie takie rzuty karne teraz ostatnio bardzo często gwiżdżą, no to był rzut karny. Także no wiadomo, no uczulamy i później analizowaliśmy sytuację, czy to ze Znicza, czy inne, no ale tak jak mówię, no, na niektóre rzeczy to też się nie ma do końca wpływu. No, jeżeli sędzia ma gwizdnąć rzut karny po miękkim faulu, to pewnie go i tak zagwizdzi, co by się nie działo w polu karnym. Ja uważam, że jakbyśmy się tego trzymali, to każdy rzut wolny, każdy rzut rożny to powinien być rzut karny, bo tam jest cały czas przepychanka, ciągnięcie za koszulkę i stawanie sobie na stopy, więc, więc takich rzutów karnych w takim razie powinno być w meczu około 10. Mhm. A jeszcze oprócz tej dużej ilości rzutów karnych, to też pan jest częstowany, masło maślane. Często panu dają żółte kartki sędziowie. Ja wiem, że pan trener lubi popijać yerba mate.
Może troszeczkę za dużo przed tymi meczami pan trener tej Yerby wypija, bo ta energia pana roznosi, tam dyskusje z technicznymi cały czas, że tak powiem, są mocne. Już nie mówiąc o tych sytuacjach, jak ktoś źle się ustawi albo nie wróci, bo wtedy to pan prawie na boisko wbiega. I wczoraj tak pan ryknął raz chyba na Wojcina, że aż mnie ciarki przeszły tam na trybunę. Na Wojcina to ryknął, ale przed meczem. Nie, śmiejemy się teraz. No to lubią mi dawać żółte, znaczy powiem tak, lubią mi dawać żółte kartki, chyba wynika z tego, że mnie nie lubią, tak może to odpowiem, bo uważam, że bardzo często dostaję żółtą kartkę po prostu za to, że walczę o swoje dla drużyny, bo mówię sędziemu, kiedy w danym momencie w jakimś tam, według mnie się pomylił, bardzo często jak później analizuję tę sytuację, to mam rację, no a sędziowie po prostu nie przyjmują krytyki i oni sobie, dla nich najlepiej jest ich chwalić i mówić cały czas, że coś zrobili dobrze i chyba to z tego wynika, no ja też już nieraz próbowałem ugryźć się w język, starać się nie krzyczeć i walczę z tym, no ale to wynika może nie z yerba mate, a wynika z mojego charakteru po prostu, że no, taką mam osobowość i naprawdę jest w nerwach, tutaj przy jakimś takim wyniku stykowym, w walce o punkty dla drużyny w danym momencie, bardzo ciężko jest utrzymać nerwy i tutaj na wodzy i to wynika z tego, ale nie wiem, mam nadzieję, że jakoś bardzo no, te żółte kartki tutaj nie przeszkadzają nikomu, jakoś myślę, że klub nie ponosi z tego większych konsekwencji, także no, jak to... Co mogę powiedzieć? No sorry, taki jestem. Podkarpacki charakter. Jeszcze chciałem zapytać o tą dobrą atmosferę, bo u nas tak często jest, że jak się dzieje źle, to często się o tym mówi i gdzieś tam jak są jakieś konflikty, podziały i tak dalej, wszędzie mówię o Hutniku, mówię globalnie o polskiej piłce, to często się o tym dużo mówi. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej stara się szukać tych pozytywnych rzeczy i tutaj no naprawdę bardzo trudno nie zauważyć tego, co ma wpływ na te wyniki, a więc ta atmosfera, bo naprawdę, z kim ja nie rozmawiam, czy to prywatnie, czy to w wywiadach, każdy zawodnik mówi, że super się tutaj czuje. Pan nazywa po wywiadach po meczu swoich zawodników moje świrusy. No widać, że to na czym to polega i też chciałem zapytać, jak to wygląda w kontekście poprzednich pana zespołów. Czy to widzi pan, że jest to troszeczkę tutaj inaczej specyficznie, czy to wynika też z jakichś pana zabiegów psychologicznych, że tak to fajnie wygląda, bo naprawdę te zdjęcia też chociażby na Facebooku po meczu, że wszyscy się cieszą i tak dalej, to nie wygląda na to, że to jest pozowane i że to, nie wiem, jest takie robienie na sztucznej i dobrej atmosfery, tylko nie wiem, mam wrażenie, że tu naprawdę te chłopaki się lubią i to też przenosi się na boisko, że tutaj nie ma żadnych podziałów. No nie da się tego opisać, to są sirusy i tyle, no i ja tego nie wymyślam sobie, widzę jak zawodnicy reagują, jak żyją tym wszystkim, czy gra, czy nie gra, jeden drugiego wspiera. Prosty przykład, no nawet Sobi i Kitek, no we dwóch walczą jedną pozycję, rywalizują bardzo mocno ze sobą i cały czas jeden drugiemu depcze po piętach, a siedzą cały czas często razem, żartują sobie wspólnie, nie ma tu jakiejś chorej rywalizacji, tylko każdy wie, że pracuje dla dobra drużyny i dla wspólnego celu i to chyba tak wszystko nas napędza. No, mamy, dla nas celem jest Hutnik w drugiej lidze na chwilę obecną i każdy podąża w tym kierunku, a później jak już jest taki określony jasno cel dla wszystkich i każdy wie, co robi, to atmosfera się buduje sama. Poza tym że uważam też, że ten zespół jest bardzo dobrze dobrany, jeżeli chodzi o ludzi w szatni. No, tu są zawodnicy, którzy naprawdę są dobrzy dla szatni, dobrzy dla zespołu, dla budowania atmosfery. No i to wynika to też chyba z cech osobowości i z podejścia i młodych, i starszych zawodników, że tutaj każdy wie, jakie jest jego miejsce w drużynie i robi swoją robotę, a atmosfera wtedy buduje się sama. O to samo chciałem zapytać Piotrka. Piotrek, jak ty się zapatrujesz na tą szatnię? Mówię o atmosferze i tutaj kontakty z chłopakami pozostałymi w kontekście twojego bardzo bogatego piłkarskiego CV i tego, co było w poprzednich drużynach, w których byłeś. Jak się do tego, jak sobie to porównasz? I też właśnie do ciebie, czy ty jesteś takim, jako ten dinozaur, można powiedzieć, jesteś taki bardziej stonowany, czyli jak chłopaki tam tańczą i polewają się wodą i sobie słuchają jakieś techniki, to ty tak stoisz i myślisz sobie,
No, też tak miałem, jak miałem 20 lat, to też tak robiłem, czy też tam śmirujesz i memy wysyłasz na grupy jakieś śmieszne i tak dalej, czy sobie żartujesz z chłopakami? No wiadomo, trochę już jestem starszy, ale mam też jakieś przebłyski, może nawet nie tak rzadko, jakiejś tam młodzieńczej fantazji. Raz, nie wiem, no, wskoczyłem w ścianę czy coś. No dobry macie klimat, powiem szczerze. Czy coś w tym rodzaju, ale... Ale teraz już tak poważniej mówiąc, to... często się mówi właśnie, że drużyna ma świetną atmosferę. I w wielu miejscach tak słychać. Mi się ciężko odnieść w sumie tak troszkę do tego, bo gdzie nie byłem, to faktycznie w większości przypadków była dobra atmosfera w drużynach. Ale dochodzą, bo tak, śmiechy śmiechami, wiadomo, każdy się lubi pośmiać, ale myślę w kontekście wyników, jest też mega ważne, żeby drużyna wiedziała, kiedy może się śmiać, kiedy ciężko pracować, i myślę, że w tym przypadku właśnie tutaj w tej drużynie tak jest, bo kiedy możemy się pośmiać, to się śmiejemy, żartujemy ze sobą, a kiedy jest ciężka praca, jak na przykład okres przygotowawczy, to każdy tak trenował, że aż wióry leciały, trener nawet raz zorganizował taki trening. Niby normalny gierki 1 na 1, 2 na 2, ale później uznał, że już tego treningu nie powtórzy, bo taka była, można powiedzieć, wojna. I myślę, że to jest klucz do sukcesu, żeby umieć właśnie tą pracę połączyć ze śmiechem. Wtedy wszystko jest łatwiejsze, prawda? Kiedy jest przyjemność, a nie za kary. Tak, tym bardziej, że wiadomo, w zimie w okresie przygotowawczym teoretycznie nie była sytuacja dobra, bo wiadomo, byliśmy na ostatnim miejscu w tabeli, a mimo to potrafiliśmy właśnie to zbudować, bo doszli tak samo nowi, kilku nowych zawodników i bardzo dobrze się wkomponowali. Ale jeszcze tak trochę zmienię ten temat i wiadomo, fajna jest atmosfera, ale jeszcze mamy dużo do zrobienia w tej rundzie. Wiadomo, teraz wszyscy się cieszą, ale piłka uczy pokory i trzeba być cały czas skoncentrowanym, bo podobnie było na przykład po Grudziądzu, tak, gdzie wszyscy byli w hura optymistycznych nastrojach. Przyszły dwa gorsze mecze, nagle ten nastrój mocno się pogorszył, mimo że wtedy po tych dwóch meczach właśnie teoretycznie słabych. Byliśmy w rundzie wiosennej, patrząc na rundę wiosennej, chyba na szóstym czy na siódmym miejscu wtedy. Dlatego niełatwo jest przejść w piłce nożnej z tego stanu euforii do stanu, nie wiem, mega, mega krytyki. Też nawiążę do poprzedniego twojego pytania odnośnie mojego nastawienia po tym meczu ze Zniczem. Odciąłem się po prostu od tego, bo wiem, że po gorszych momentach, a wiele takich miałem, jako drużyna, jako zawodnik, przychodzą te dobre momenty, a takich momentów też wiele miałem. No to jest troszeczkę tak jak Łukasz Sosin. Ostatnio miałem przyjemność z nim rozmawiać w 1 na 1, to on mówił o swojej karierze na Cyprze. To właśnie mówił tak w kontekście tego życia piłkarza, trenera, czy też w ogóle członka zespołu, że no w jeden dzień plecy cię bolą od tego, jak cię klepią po dobrych wynikach, po golach i dobrych występach, a za tydzień musiał gdzieś tam ze stadionu tylnymi drzwiami wychodzić, bo przegrali ważny mecz i kibice na taczkach chcieli wszystkich wywozić. Więc to troszeczkę taki jest, no po prostu taka jest piłka, prawda? W jeden dzień cię kochają, w drugi dzień cię nienawidzą czy tam masz trudniejszy moment.
Kończymy, myślę, taką część piłkarską. Jeszcze tylko chciałem się taką stricte piłkarską odnośnie tych wyników, no bo wiadomo, że na laurach spocząć nie można. Hutnik na ten moment, biorąc pod uwagę spotkania tylko rozgrywane w tym roku, zajmuje drugie miejsce, mając 20 punktów. W poprzedniej rundzie przypominam, że Hutnik zdobył punktów 13, także no, niech to będzie takie bardzo wymierne pokazanie, jak to wygląda na wiosnę. No, co do następnych meczów, to chyba jest oczywiste, trenerze, że się nie spoczywacie na laurach i tak naprawdę nie możecie też tej czujności uśpić, prawda, w jakikolwiek sposób. No tak, tu nawet nie ma dwóch zdań, no. co tu mówić więcej. No. My patrzymy, tak jak tu Stawar powiedział, przed siebie, nie popadamy w jakiś tam hura optymizm, bo piłka nożna uczy pokory, nie jednego z nas już nauczyła i tak jak mówię, no, zaraz po meczu można się pobawić, poświętować, pośpiewać w szatni, ale tak jak dzisiaj już od rana cały zespół zasuwał na siłowni i już tutaj jesteśmy sfokusowani na mecz ze Śląskiem i tyle. No i tak naprawdę historia, wczorajszy mecz to już jest historia, a liczy się to, co będzie w środę i to, co no, my będziemy tworzyć, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że no to tak naprawdę my jesteśmy tutaj projektantami tej historii, która stanie się faktem w środę. Ostatnia dosłownie kwestia. Amigo, jakieś nowe wieści? Co z nim? Czyli Javi Berna. Są nowe wieści i nie, no nie chcę jakoś tutaj zapeszać, ale dzisiaj rano Amigo mówi, że było już dużo lepiej i doznał jakiegoś super uzdrowienia, bo wczoraj noga bardzo często uciekała. No, sami tutaj, że mi się dziwili, bo uciekała i to wyglądało bardzo źle, a dzisiaj wygląda znowu to bardzo dobrze, także jutro jeszcze ma konsultację. Pewnie i tak się skończy na rezonansie, bo często ciężko będzie jakoś zaryzykować z nim aż tak bardzo, ale dzisiaj odbył cały trening tutaj ta noga nie spuchła, nie stała się jakiś tam, nie zebrał się jakiś tam płyn w tym kolanie, więc jesteśmy dobrej myśli, że to po prostu była jakaś tam niestabilność chwilowa, może spięcie jakieś mięśniowe, które powodowało niestabilność w kolanie i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No już jutro, pojutrze wróci do treningu. No to super, dobrze słyszeć i też jednak ta robota masera, to myślę, że tutaj bardzo, nie, bardzo pomogła i szybko doprowadziła naszego Amigo do stanu używalności. Na pewno tak, no maser ma ręce, które leczą, także tutaj Kaszpirowski wykonuje kawał dobrej roboty. Dobrze, kończymy myślę taką część bardziej stricte piłkarską. Panie prezesie, pytanie mam o Dawida Lince, ponieważ ostatnio pojawiły się głosy, no ciężko też nie było, było ich nie słyszeć, że Dawid Linca jest już jedną nogą gdzieś w innym klubie. Jak się pan do tego odnosi? Znaczy, my jesteśmy po rozmowach z Dawidem. Dawid jakby prostował te informacje, które gdzieś tam w mediach się pojawiają. Żadnego kontraktu czy jakieś tam zobowiązania jeszcze na tą chwilę nie podjął. Generalnie gdzieś tam będziemy starali się spróbować namówić Dawida do tego, żeby został u nas. Natomiast no wiadomo, że Dawidowi kończy się kontrakt, no więc tutaj jakby mamy ograniczone możliwości. Aczkolwiek, no tak jak mówię, tu żadna klamka jeszcze nie zapadła, więc nie jest wcale wykluczone, że Dawida nie zobaczymy u nas w przyszłym sezonie. Ja liczę na to, że zobaczymy. No to okej, okay. Dobrze, to już tą kwestię mamy wyprostowaną. Panie Dominiku, przechodząc do kwestii stadionu, o którą też jeszcze za chwilę będę prosił pana prezesa też o odpowiedź na jedno pytanie. Co z tym stadionem? Czy w ogóle są takie gdzieś tam wizje na to, że ten stadion nowy tutaj powstanie? No bo nie ma się co też czarować. Zarówno tutaj budynek klubowy, który no, mimo tego odświeżenia tam przed Euro 2012, przepraszam, też jest już no stary po prostu i cały stadion też, no, doprowadzenie go do tych wymogów drugoligowych to też było takie troszeczkę pudrowanie, nie chcę powiedzieć trupa, bo to takie brzydkie, ale no jednak ten stadion jest już stary i po prostu się w niektórych miejscach już rozlatuje. Jakie są w ogóle wizje, możliwości, czy w ogóle jest taki temat w Radzie Miasta, jak stadion nowy dla Hutnika? Czy powiem tak, już wcześniej tutaj mówiłem, Huta zasługuje na stabilny klub w tej części miasta i tak samo klub zasługuje na to, żeby jednak mieć dostosowany do tego stadion.
obecny obiekt, z którym tutaj mamy do czynienia, niestety to każdy widzi, lata świetności ma za sobą, tak? To, co udało się przeprowadzić, to dostosowanie do wymogów licencyjnych, to faktycznie no było to, że tak powiem, super, że się udało, bo że tak powiem, no bez tego tej drugiej ligi by nie było tutaj na suchych stawach. Natomiast no musimy myśleć, jak rozwiązać kwestie i rozpocząć pracę nad tym nowym obiektem. To będzie wymagało, że tak powiem, mówię, przekonania radnych, przekonania prezydenta i tak dalej. Natomiast liczę na to, że rozpoczęcie takiej dyskusji jest w tej chwili bardzo konieczne. Musimy też zwrócić uwagę na to, że niestety sytuacja budżetowa miasta w związku z epidemią COVID-a też jest trudna. Natomiast ja uważam osobiście i część radnych jest też tego zdania, że ten obiekt no, powinien tu powstać jakiś generalnie. Nie może jakiś bardzo duży, natomiast jakiś kameralny na parę tysięcy osób, no, uważam, że jest konieczny. Ja tutaj bym też dwie kwestie, że tak powiem, wrzucił na wokandę, bo po pierwsze ten stadion też mi się wydaje, no byłby, nie jestem budowniczym, nie znam się na tym, ale mi się wydaje, że też ta rozległość jego i ta bryła, czyli powiedzmy osadzenie lekko w dole i jakby ten taki garb, który narósł, no byłby chyba też dużym kosztem, jeśli chodzi o w ogóle o zburzenie tego, prawda, że ten nowy stadion kameralny, tak jak pan mówi, no bo nie wiem, mi się na przykład kojarzy Prądniczanka, prawda, no to też nie byłoby tak, że dobra, burzymy przez tydzień i jest nowy stadion, tylko to naprawdę chyba by wymagało sporych nakładów finansowo, też jeśli chodzi o robotę samą, żeby to rozebrać. To po pierwsze, jakby pierwsza kwestia, jakby się pan do tego odniósł, a po drugie, wydaje mi się też, że miasto się rozwija w tym kierunku. Tutaj zaraz będzie fajna droga, prawda? Już ten węzeł tutaj naprawdę się mocno rozbudowywuje. Miasto też chyba cały czas, jak pan tak pod kątem urbanizacyjnym by się wypowiedział, bo też rozrasta się we wszystkich praktycznie kierunkach i będzie się zapewne rozrastać jeszcze jak wrócą studenci i wrócimy do normy, to już w ogóle. Więc tutaj wydaje mi się, że faktycznie przydałby się jakiś może też obiekt niewielki kameralny z jakimiś na przykład przestrzeniami też prywatnymi do wynajęcia, prawda? Już nie mówię, żeby jakaś Biedronka była na stadionie Hutnika, ale wydaje mi się, że jeżeli taki kompleks by powstał, to też fajnie by było, wydaje mi się, właśnie wykorzystać to, że tutaj mamy tak naprawdę drogę wylotową, prawda? Tak, jak najbardziej. Znaczy w kwestii pierwszego pytania odnośnie technologii, czy to wyburzać, modernizować i tak dalej, tu się nie chcę wypowiadać, bo nie jestem specjalistą w tym temacie. Natomiast to, co tutaj pan zapytał odnośnie jakiejś funkcji komercyjnej, jak najbardziej. Uważam, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść, tak? Czyli, że tak powiem, obiekt, który miałby jakąś funkcję, że tak powiem, usługową, z czego klub mógłby czerpać zyski, tak? To jak najbardziej uważam, że ten kierunek jest okej. Czyli tak ustalając status na ten moment, że tak powiem, jesteśmy tu i teraz, też czasy są ciężkie, ale wizja i gdzieś tam miasto jest, ludzie w mieście, w Radzie Miasta, to już mówię w mieście, w Radzie Miasta są zainteresowani tym tematem, natomiast trzeba zaczekać, aż wszystko wróci do normy i gdzieś tam ten temat będzie pewnie wracał. Znaczy ja powiem szczerze... Dla kibiców, którzy pytają się, co z stadionem znaczy, dla Hutnika. Znaczy ja powiem szczerze, ta dyskusja odnośnie stadionu toczy się, tak, bo już poruszaliśmy ją w tamtym roku. Ja myślę, że będziemy kontynuować to na pewno i będę starał się przekonać innych radnych już podczas kolejnych sesji, nawet będę lobbował za tym, żeby zacząć, po prostu zrobić, że tak powiem, ten pierwszy krok. Później już pójdzie, tak. Tylko mówię, no muszę czas zdobyć po prostu przychylność radnych, prezydenta i tak dalej, porozmawiać, zastanowić się, ale uważam, że jest szansa na to, że ten obiekt tu powstanie. Super, dziękuję bardzo. Panie prezesie, to tak na koniec parę kwestii. Po pierwsze, co ze stadionem, co z kibicami na stadionach? Czy jest jakiś przeciek, coś tutaj pan wie, że może jeszcze w tej rundzie na koniec chociażby, no myślę, że fajnie by było, gdyby na ten mecz z Ostródą bodajże, który jest ostatni, już było te 6 punktów nad strefą spadkową i tutaj jakieś fajne chwile przeżyć też z kibicami na stadionie. No, nam jest bardzo smutno i nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, że ci kibice, którzy no, pewnie by nas tutaj mocno wspierali,
no nie mogą uczestniczyć w tych meczach. Gromadzą się w coraz większej ilości gdzieś tutaj wokół ogrodzenia. Też jakaś niezrozumiała dla mnie sytuacja z jakimiś kontrolami tutaj policyjnymi. Nie wiem w ogóle o co w tym chodzi, bo też dużo sygnałów dostaję w tej sprawie, że kibice są jakoś tutaj dodatkowo inwigilowani przed meczami. Też będę się starał w jakiś sposób tu im pomóc i wyjaśnić to, bo to jest dziwna historia, że akurat tutaj się jakoś na tych naszych kibiców uparli i co mecz ich tutaj spisują, nie wiadomo z jakiego powodu. No ale jeżeli chodzi o powrót tutaj na stadion, no też są głosy, żeby szukać jakiegoś rozwiązania i próbować wpuszczać kibiców. No niestety nie możemy tego zrobić, bo prawo nam tego zabrania. Kluby też tutaj są mocno pod tym względem kontrolowane. Delegat na każdym meczu spisuje ilość osób, robi zdjęcia trybuny i tutaj o każdą osobę, która jest dodatkowo gdzieś, mamy duże problemy później z tym i wiąże się to z karami już nie tylko od delegata, ale i sanepid się w to włącza. Więc jest to bardzo skomplikowana sprawa, więc tutaj no, nie możemy ryzykować i bardzo mi przykro, no ale nie możemy wpuścić kibiców na tą chwilę przy tym stanie prawnym, który mamy w obecnej chwili. No są głosy, ja tutaj nie mam żadnej innej wiedzy poza tym, co możemy gdzieś wyczytać w mediach i słuchając konferencji prasowej premiera czy ministra zdrowia, że no, gdzieś jakieś przecieki odnośnie maja, że może uda się troszeczkę poluzować tutaj te obostrzenia, jeżeli chodzi o udział publiczności w imprezach sportowych. No, no bardzo mocno na to liczymy, bo tak naprawdę nasi kibice nie skonsumowali jeszcze tej no, drugiej ligi. To jest tragedia. Stadion, 2 miliony, inwestycja, wszystko super, tylko dla kogo? No, jak tutaj no, nie ma tych kibiców, jest to, tak jak mówię, no, dla nas jest to bardzo, bardzo bolesna sprawa, bo no, robimy to przecież dla kibiców tutaj wszystko i no i chcielibyśmy bardzo, żeby oni się na tym naszym stadionie pojawili. No i jak tylko będzie taka możliwość, to oczywiście z przyjemnością ich tutaj przywitamy. Miejmy nadzieję, że się to wydarzy szybciej niż nam się wydaje. Znaczy w ogóle ta brak obecności kibiców w obecnej sytuacji, gdzie naprawdę już te są te badania, że ze wszystkich stron, że na polu tutaj te maseczki są, nic nie dają i tak naprawdę ta przestrzeń spokojnie tutaj na tej rozciągłości trybuny mogłaby być zagospodarowana z dużymi odległościami między ludźmi, to w ogóle jest jakiś absurd. No jest to sytuacja dziwna, bo widać, że to jest też traktowane wybiórczo. Różne grupy gdzieś się gromadzą i tutaj nie robi się im problemów, natomiast ktoś się uparł na tych kibiców. Ja tego po prostu nie jestem w stanie. Ja byłem w szoku na meczu z Elblągiem, bo po prostu to tak jakby tutaj się, nie wiem, Bóg wie co działo, bo co chwilę słychać było na dachu, jak zajeżdżają kolejne radiowozy i policja tutaj stała i mówię, tylko problemy robi tak naprawdę, więc no to samo było po wczorajszym meczu, bo też mam właśnie filmik tutaj podesłany od jednego z kibiców, że tutaj no pełno tej policji było więcej niż kibiców, no ja nie wiem o co chodzi, ale nie mamy na to też większego wpływu, aczkolwiek no spróbujemy. Jakieś interwencje będą? No spróbujemy. Panie Dominiku też, bo tutaj no, tak, to nie jest chyba normalne, że naprawdę policja co chwilę robi jakieś problemy, ludzie też chcą normalnie wracać do normalnego funkcjonowania i po prostu tylko niepotrzebne problemy, mandaty, no nie wiem, chyba że o te mandaty chodzi, jakieś tutaj szukają policjanci problemów na pewno. A może chcieli mecz oglądać po prostu? To policjanci? No to niech się zajmą tym, co się mają zajmować, a nie oglądaniem meczu. Bo są ważniejsze dla nich rzeczy do robienia, myślę. Panie prezesie, jeszcze tylko, czyli nie da się tutaj czegoś zrobić takiego, jak tam były różne pomysły, czytałem w internecie, żeby przesunąć kraty, nie wiem, coś tam pod zegar kibiców puścić? Nie da się tego zrobić z wielu względów, przede wszystkim takich, że jest to jasno wpisane tutaj, jeżeli chodzi o bryłę stadionu, więc w procesie licencyjnym stadion jest ujęty taki, jaki jest, ilość miejsc jest taka, jaka jest. Stadion jest też miejski, więc to tak naprawdę inwestycja musiałaby być realizowana przez miasto. My tutaj nie mamy takich możliwości, że sobie przesuwamy zarząd ogrodzenie. Zarząd chodnika nie jest odpowiedzialny za szykany policji i całe zło. Absolutnie nie. Tego świata. Jesteśmy, to nie jest żaden spisek. Jesteśmy bardzo z tym zbulwersowani. Bardziej nawet w drugą stronę, bo jest to irytujące, tak jak mówię. No stoją sobie tutaj ci kibice biedni. Gdzieś jest jakaś możliwość podejrzenia z daleka i gdzieś poobserwowania troszkę tych zawodników, chociaż takie lizanie lizaka z papierkiem tak naprawdę, no ale nikomu tutaj to nie przeszkadza i zawsze mimo wszystko jakieś to tam wsparcie dla nas jest, bo wiemy, że są z nami, pomagają tutaj też dopingiem, słychać ich, no i ktoś jeszcze tutaj dodatkowo
dodatkowo robi podwórkę. Bo dziwne jest czasami to, że na tych innych stadionach, chociażby na Garbarni jednak gdzieś tam widać, że tych ludzi wchodzi więcej i nie wiem, czy to są jacyś tam... Dziwna sytuacja, bo ja rozmawiałem z prezesem Garbarni, też byłem zdziwiony. No, on się tłumaczył w ten sposób, że mają takie same problemy jak i my, też ich tam spisują i straszą karami i tak dalej. Natomiast ci ludzie, którzy niby na tym zdjęciu, bo widziałem to zdjęcie gdzieś tam tych 100 kibiców, czy tam ktoś tam liczył, on mi to wyjaśnił w ten sposób, że oni stali za ogrodzeniem, a to się tylko tak wydawało, że oni byli jakby na trybunach. Nie wiem, no nie analizowałem tego aż tak szczegółowo. No ja mówię, no jest... też widziałem te zdjęcia i byłem też na Garbarni. No jest to dziwne, no mówię, no my wiemy, jak reagują delegaci, którzy do nas przyjeżdżają. No tam dwie osoby więcej, już mamy duże problemy, już musimy się tłumaczyć. Ale to naprawdę są jakieś takie bareizmy, te problemy z puszczaniem ludzi i tak dalej, no to... Nie wiem, niech to się już skończy, bo naprawdę wszyscy na tym chyba cierpimy i wszyscy już mamy tego dosyć. Tym bardziej, że to jest na świeżym powietrzu, no gdzie tutaj jakaś... No wiadomo, wszędzie można się zarazić, ale idzie się do sklepu, gdzieś do kościoły są otwarte, miejsca pracy, kopalnie, wszystko, no wszędzie można, ale tutaj akurat jest to miejsce, gdzie jest największe niebezpieczeństwo zarażenia się. Nie wiem, jak oni to badali, kto to Ja myślę, że nie było żadnych tutaj ze strony. Ja myślę, że po prostu to jest na zasadzie takiej, że po prostu ktoś, komuś ci kibice przeszkadzali w jakimś stopniu, czemu, komu, no to tego się pewnie nie dowiemy. No nic, apelujemy, jeśli ktoś ogląda nas z rządzących, otwórzcie nam stadiony. I ostatnia kwestia już, no naprawdę ostatnia. Transmisja wczorajszego spotkania. Czy będzie skrót, będzie nagranie? Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, jako że w ostatnim czasie współpracuję z platformą Sportice i gdzieś tam miałem komentować to spotkanie Hutnik-Garbarnia zdalnie, nie ze stadionu, natomiast z takiej, powiedzmy, dziupli komentatorskiej, że nie jest ta sytuacja w jakikolwiek sposób związana z zaniedbaniem ze strony ani sponsora tytularnego, ani firmy, która się zajmuje, czyli tej platformy. To był problem stricte sprzętowy, po prostu zawiódł sprzęt, tak mówię z mojej perspektywy i tutaj może nie w imieniu, bo ja jestem tylko współpracownikiem tej platformy i komentuję spotkania, natomiast byłem przy tym od początku, tak mówię kibicom, tłumaczę kibicom, którzy bardzo się zdenerwowali, ja to absolutnie rozumiem, bo byłem dokładnie tak samo zdenerwowany jak wy, że nie mogę skomentować dla was meczu. Potem się pojawiłem na drugą połowę na stadionie, jak już wiadomo było, że nie da rady ta transmisja być przeprowadzona. Z tego co wiem i rozmawiałem z odpowiedzialnymi osobami za transmisję ze strony sponsora tytularnego i platformy, będzie jakieś zadośćuczynienie dla tych, którzy wykupili subskrypcję, a nie mieli dostępu do meczu. Absolutnie tu rozumiem frustrację i też tak samo byłem sfrustrowany, to tak tylko z mojej strony. I zapewniam, że nie była to żadna zła wola, tylko po prostu wysiadła kamera, sprzęt zawiódł i tyle. I trzeba to, że tak powiem, wziąć pod uwagę. Panie prezesie, czy ktoś nagrywał to spotkanie oprócz tego? Jak to w ogóle wygląda? Bo wiemy, że zapis całego meczu musi być wgrany na serwer PZPN-u. No a tutaj już mamy kolejny dzień po meczu i skrótu takiego profesjonalnego, nie gdzieś tam zlepionych fragmentów nie ma. Jak to w ogóle wygląda? Znaczy tak, no, zgodnie z umową sponsora ligi ze stowarzyszeniem Druga Liga, która już w zasadzie weszła w życie, no my nie mamy możliwości w tym momencie udostępniania komercyjnie czy niekomercyjnie w jakikolwiek sposób transmisji równoległych do tej, którą proponuje tutaj sponsor ligi. No więc my nawet nie jesteśmy, znaczy no nie mamy potrzeby przygotowywać się do takiej transmisji, no bo korzystać mieliśmy z tych nagrań, które miał realizować sponsor ligi. Także no obawiam się, że tutaj ani skrótu, ani tym bardziej całego meczu pewnie nie będziemy mieli możliwości gdzieś tutaj zobaczyć. Jedyną kamerą, która była wczoraj na meczu, to była telewizja Kraków, no ale oni sobie to bardziej pod kątem kroniki, czyli jakieś tam krótkie zajawki nagrywali. No więc tutaj no przykro mi, ale no my jakby tutaj, tak jak mówię, no gdzieś próbowaliśmy rozpytywać przed tym meczem, czy możemy zrobić w tej formule, którą do tej pory realizowaliśmy, czyli jakby tutaj na swoim kanale ten mecz pokazać. Dostaliśmy odpowiedź, że no niestety nie możemy, bo już obowiązuje umowa.
No więc niestety nie nagrywaliśmy tego meczu i, no i nagrania w tym momencie nie ma. Czy co będzie w środę? My nie mamy jeszcze wiedzy. Ja będę się kontaktował z Ewiner i spróbuję się dowiedzieć, czy są w stanie usunąć tą awarię do środy. Jeżeli nie, no to będziemy, my oczywiście jesteśmy gotowi zrealizować transmisję tutaj. Natomiast no, musimy mieć zgodę. Nie możemy sobie zrobić tego tak po prostu ad hoc. W środę, to środę. Przepraszam, następny mecz, który będziemy grali u siebie. Albo w środę. Tak. Teraz gramy wyjazdowy, oczywiście. Na Oporowski. Także będziemy się dowiadywać, jak wygląda awaria. Jeżeli to jest coś poważniejszego, to będziemy się starali następny mecz przeprowadzić transmisję tak, jak to robiliśmy w dwóch ostatnich meczach. No tak, bo to też fajna sprawa, że telewizja HTV ostatnio zaczęła transmitować też mecze na żywo, te ostatnie przed tym, przed tą przemianą i to też na pewno warto zwrócić uwagę, też sporo kibiców się cieszyło, więc zobaczymy. Tak jak mówię, no też ze mojej strony jako osoby komentującej te spotkania tutaj też absolutnie nie mam na pewne rzeczy wpływu i tylko komentuję. Wiem też, co ciekawe, że rano, 3 godziny przed meczem są te kamery automatyczne sprawdzane, czy jest wszystko ok. I z tego, co rozmawiałem wczoraj, te kamery były sprawdzane, wszystko było ok na 3 godziny przed meczem. To jest taki czas, który pozwoli ewentualnie technikom dojechać, naprawić 2-4 na 7, którzy są dostępni ze strony platformy. Natomiast no, jeżeli wszystko było w porządku, to nikt nie przyjeżdżał, a po prostu potem przed meczem bezpośrednio okazało się, że coś się zepsuło. No tak jak mówię, czasami człowiek przegrywa z technologią i też jest to na tyle gdzieś tam innowacyjne, że po prostu też tego wszystkiego się sponsor tytularny i ta firma, która to realizuje, uczy, że tak powiem. Ale sprawę mamy też tutaj wyjaśnioną, czyli no raczej skrótu z tego spotkania nie będzie. Cóż, dziękuję serdecznie. Znaczy jeszcze jedno zdanie, bo nie odpowiedziałem na jedno pytanie, które wcześniej padło, a uważam, że to jest ważna kwestia, budżet obywatelski. O, tak. Oczywiście startujemy jak co roku, także już w tym momencie chciałem zachęcić kibiców, żeby śledzili tutaj losy naszego projektu, który powstaje, także jeszcze nie będę mówił tutaj o szczegółach, natomiast na pewno wystartujemy, zachęcam do głosowania. Mam nadzieję, że tak jak w poprzednim budżecie, gdzie udało nam się wygrać, w tym roku będzie podobnie. Liczę na naszych kibiców, liczę na naszą akademię, wszystkich sympatyków, którzy nas wspierają, że poprą nasz projekt. Super. Bardzo dziękuję prezesie. Moimi gośćmi dzisiaj byli w programie Zagięci na Hutniku pan Dominik Homa, radny miasta Krakowa i wiceprzewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Pan prezes Artur Trębacz. Dziękuję. Trener Szymon Szydełko. Dziękuję. I zawodnik Hutnika Piotr Stawarczyk. Również dziękuję. Myślę, że naprawdę sporo fajnych tematów poruszyliśmy. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pomóżcie nam się rozwijać. Ja ze swojej strony dziękuję moim gościom, dziękuję również Wam za uwagę. Maciek Szcześniewski, zapraszam do kolejnych filmików, do kolejnych odcinków na kanale Hutnika. Dzięki.